16 października 2023 roku mieliśmy debiut na naszym głównym rynku spółki Drago Entertainment, spółka akcyjna. Spółka działa w branży gamingowej i jest jedną z najstarszych spółek, która działa w tej branży, ponieważ rozpoczęła działalność w 1998 roku. Początkowo prowadziła działalność projektując gry na zlecenie zagranicznych kontrahentów w 2018 roku. Zmieniła swoją strategię i teraz głównie produkuje własne gry. Działa w sektorze gier średniobudżetowych, ale również zajmuje się produkcją gier z sektora premium. Weszliśmy w tym roku w ćwierćwiecze istnienia Drago. No jest to olbrzymi kawał czasu. Tak naprawdę przeszliśmy wszystkie zmiany technologiczne, które na przestrzeni tych lat miały miejsce. Od właśnie zmian technologicznych, poprzez możliwości pozyskiwania finansowania, przez zmiany do podejścia produkcji, jak i do samego wydawania gier. Wtedy, a dzisiaj to są dwa zupełnie różne światy. Ale to doświadczenie, które zdobyliśmy na przestrzeni tych wszystkich lat, myślę, że ma bardzo duże znaczenie i pomimo tego, że technologia kiedyś, a teraz jest zupełnie inna, bardzo nas to ukształtowało jako dewelopera i jako spółkę. Nasza spółka nie jest nowicjuszem, ponieważ swoją przygodę rozpoczęła z rynkiem New Connect, na którym jej akcje były notowane od kwietnia 2021 roku i działając na tym rynku, dojrzewając, stała się gotowa, by w dniu dzisiejszym wejść na nasz największy parkiet. Sam debiut na rynku New Connect był dla nas olbrzymim wyzwaniem, ponieważ jakby wcześniej przez te wszystkie lata funkcjonowaliśmy sobie w takim naszym, powiedzmy, zaciszu. Tak? Pojawienie się na rynku publicznym wymagało od nas olbrzymich zmian, natomiast bardzo nas to rozwinęło, bardzo na nas wpłynęło w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jakby nigdy nie mieliśmy problemu z komunikacją na zewnątrz, jakby klarownością, przejrzystością swojego biznesu. Mam nadzieję, że rynek też to widział. W tym momencie debiut na głównym rynku giełdy papierów wartościowych. Mamy nadzieję, że również zachęci fundusze zarówno i krajowe, i zagraniczne do zainteresowania się naszą spółką, no i inwestycją.